Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym kosmetycznym filmiku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnych preparatach, które bardzo dobrze sprawdzają się latem. Ale czy na pewno? Jak to jest z tymi wodami termalnymi, po które lubimy sięgać w okresie właśnie lata? No a mamy tak, ostatnio dosyć mocne upały. Odczuwalna temperatura około 40 stopni, dochodzą do tego burze. Ta nasza pielęgnacja, makijaż, szukamy czegoś, co będzie odświeżało nas w ciągu dnia, co będzie nas koiło. No tutaj można by było wymieniać dużo za i przeciw. Natomiast no właśnie, dzisiaj sobie porozmawiamy na temat wód termalnych. Czy rzeczywiście jest to dobre rozwiązanie na okres letni? Czy warto po nie sięgać? Czy może powinny być one uzupełnieniem naszej pielęgnacji? Jakie wody wybierać i jak je stosować? Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Zacznijmy sobie od takiej pierwszej, można by było powiedzieć, najważniejszej sprawy, czyli co to jest w ogóle ta woda termalna. Otóż, moi drodzy, wody termalne, najwięcej ich znajduje się właśnie we Francji. Są to ciepłe wody podziemne, które są bogate w pierwiastki i minerały. Bardzo ciekawą sprawą jest to, że w każdym regionie Francji mamy odrębną charakterystykę geologiczną. A co za tym idzie, każdy typ wody termalnej, który będzie pobierany właśnie z tego regionu, będzie miał swój unikalny skład. Chodzi tutaj oczywiście o skład, zawartość tych pierwiastków i minerałów właśnie w wodach termalnych. Bo jak wiecie, tych wód mamy troszkę. Na naszym rynku można by było wymienić czterech takich podstawowych producentów, którzy oferują nam wody termalne i zapewne większość z Was doskonale o nich wie, słyszeliście, widzieliście na półkach w aptekach i nie tylko. No i wiecie, że te wody są pakowane oczywiście w takie duże, małe, maleńkie butle w zależności od tego, co nam oferuje producent, w sprayu, więc są bardzo wygodne do użycia, do spryskiwania. No ale dobrze. Idziemy dalej. Kolejną ważną kwestią, którą musimy poruszyć, to jest to, jakie właściwości tak na dobrą sprawę posiada woda termalna i co powinniście na ich temat wiedzieć. No bo tak, wiecie już, co to są wody termalne, wiecie już, gdzie się je wydobywa. No właśnie, a jak to jest z tymi właściwościami? Otóż okazuje się, że w zależności od ilości minerałów i ich proporcji, wody termalne mogą pełnić różne funkcje i mieć też różne właściwości. Mogą działać kojąco, przeciwzapalnie, bardzo często zaleca się je po dostosowaniu. Na przykład po różnego rodzaju zabiegach kosmetycznych, w podrażnieniach, dla osób ze skórą wrażliwą, alergiczną, po oparzeniach słonecznych, czy na przykład po goleniu. Sięgamy po wody termalne również w ciągu dnia, właśnie tak jak powiedziałam, w celu odświeżenia, w celu ukojenia, w dni upalne, ale tak na dobrą sprawę możemy sięgać po wody termalne przez cały rok i niektórzy wprowadzają je jako jeden z kroków w pielęgnacji, na przykład zastępują sobie nimi tonik. Istotną sprawą jest podział wód termalnych. Mamy wody hipotoniczne i mamy wody izotoniczne. Co to są wody hipotoniczne? Są to takie wody, które zawierają około od 0,2 do 7 g na litr minerałów. Należy je osuszać z naszej skóry i nie wolno ich pozostawiać do wyschnięcia. Natomiast wody izotoniczne zawierają około 11 g na litr minerałów. Nie trzeba ich osuszać i można je pozostawić na skórze do całkowitego wchłonięcia. Wchłonięcia, tak na dobrą sprawę też odparowania. Zaraz Wam dokładnie powiem, o co tutaj chodzi. Czyli widzicie, że jeżeli popatrzymy na wody hipotoniczne, są to wody, które mają mniejszą ilość pierwiastków, ale też, co jest bardzo ważne, trzeba wiedzieć, jak je stosować. Natomiast jeśli spojrzymy na wody izotoniczne, są to wody, które no właśnie, nie musimy ich osuszać, ale mamy tutaj największą ilość pierwiastków. Tak na dobrą sprawę te pierwiastki i minerały mają swoje odpowiednie właściwości i w zależności od tego, po jaką wodę sięgniemy, jaka jest ilość tych pierwiastków i minerałów, takie też będziemy otrzymywać właściwości. Jakie to są pierwiastki? Moi drodzy, tak na dobrą sprawę, wapń, lit, strąd mamy działanie przeciwzapalne. Mangan, fluor, działanie przeciwrodnikowe. Krzem, żelazo czy magnez mamy działanie regenerujące.
Niektórzy producenci podają nam również taką informację, że wody termalne mogą nawilżać. Jak to dokładnie jest z tymi wodami termalnymi i czy rzeczywiście one nawilżają? Zaraz do tego przejdziemy. I jak już jesteśmy przy wodach, właściwościach i podziałach, to warto zwrócić uwagę na to, że wyróżniamy trzy takie wody podstawowe, które mamy na naszym rynku, które dostaniemy w aptekach. I są to wody hipotoniczne, czyli mamy tutaj wodę od marki Aven, od marki Vichy i od marki La Roche-Posay. Natomiast wodą hipotoniczną, którą również dostaniecie w sprzedaży w aptekach, jest woda od marki Uriage, woda izotoniczna i powiem Wam szczerze, że jest to zdecydowanie jedna z moich ulubionych wód. Ja tutaj mam akurat takie małe opakowanie, które zabieram ze sobą, które trzymam sobie w samochodzie i bardzo dobrze się u mnie sprawdza, bo oczywiście nie zajmuje dużo miejsca, a w razie odświeżenia, kiedy chcę wyjść w upał albo wracam, wsiadam do samochodu w jakiś upał, to po prostu spryskuję sobie nią twarz, nie muszę jej wycierać, mogę ją używać na makijaż i bardzo dobrze się u mnie sprawdza. Jak to jest ze stosowaniem wód termalnych? No i tutaj zatrzymajmy się na chwilkę, jeśli chodzi o właściwości i podział tych wód termalnych. No bo tak, jeżeli patrzymy na wody izotoniczne, czyli na takie wody jak właśnie Uriage, zastosowanie jest bardzo proste. Spryskujemy naszą twarz, woda się, to co jest najważniejsze z niej pozostaje na naszej skórze, reszta z niej odparowuje, nie musimy jej ścierać, możemy ją stosować na makijaż, możemy ją stosować w ciągu dnia, może być ona również takim elementem naszej pielęgnacji, kiedy wstawiamy sobie wodę po oczyszczaniu, może ona nam zastąpić tonik, chociaż ja uważam, że mimo wszystko woda termalna to nie jest tonik, natomiast możemy ją sobie tutaj wprowadzić, stosujemy ją przed serum lub też przed kremem pielęgnacyjnym. No i teraz, jeżeli mamy wodę hipotoniczną, czyli taką wodę, którą należy wycierać, wodą również spryskujemy naszą skórę, ale tutaj musimy pomyśleć o tym, żeby zastosować albo jednorazowy ręcznik, albo chusteczkę jednorazową. Pamiętajcie o tym, żeby do wycierania wód termalnych, tych hipotonicznych, nie stosować ręczników, takich zwykłych ręczników. Dlaczego? Dlatego, że na takich ręcznikach zbierają się bakterie, zbiera się brud, zbiera się kurz. Tak na dobrą sprawę mija się to kompletnie z celem, ponieważ chcemy, żeby te pierwiastki, które są pierwiastki czy minerały, żeby zostały na naszej skórze, żeby skóra je sobie też pobrała, jest to dla nas istotne, więc nie ma sensu przecierać później skóry właśnie takim wielorazowym ręcznikiem, bo tak jak mówię, to się mija z celem, a możecie sobie też w sumie zaszkodzić, a z drugiej strony jest to kompletnie bez sensu stosowanie takiej wody, kiedy później wycieracie sobie to, co na skórze pozostaje właśnie przy pomocy takiego ręcznika. No i teraz tutaj bardzo ważna sprawa, a mianowicie to, że jeśli stosujecie wody hipotoniczne, załóżmy sobie, że jest to woda od marki Aven, to istotną sprawą jest to, żebyście tę wodę zastosowali przed nałożeniem kremu. Dlaczego? No i tutaj zatrzymajmy się na chwilę przy tej kwestii działania nawilżającego. Jak to jest? Ten efekt nawilżenia, który możemy odczuwać, on się pojawia tak na dobrą sprawę przez chwilę, bo stosujemy wodę na naszą skórę. Więc moglibyśmy sobie pomyśleć, że okej, nakładamy na naszą skórę wodę, więc dajemy jej ten efekt nawilżenia. No nie do końca. Dlatego, że woda w zetknięciu z naszą skórą, z ciepłem tej naszej skóry, ona po prostu z niej odparuje. I tak naprawdę to nie będzie żaden efekt nawilżenia. Natomiast, jeżeli zrobicie taki myk, czyli zastosujecie wodę na skórę, wodę izotoniczną, tak? Zostawiacie ją do wchłonięcia, a w sumie to do odparowania i następnie nałożycie na to krem nawilżający lub taki preparat, który będzie miał emolienty i humektanty, no to wtedy jest szansa, że ta woda zostanie zatrzymana, tak? Nie będzie tej nadmiernej ucieczki z naszego naskórka, wody z naszego naskórka, czyli tego zjawiska tewl. Humektanty zatrzymają wodę, wyłapią tą wodę, natomiast emolienty, które będą tworzyły warstwę okluzyjną, sprawią, że ta woda pozostanie na tej skórze lub też w naszym naskórku.
Natomiast jeżeli będziecie stosować wodę hipotoniczną, którą, tak jak wspomniałam wcześniej, należy wytrzeć z naszej skóry, no to tak na dobrą sprawę nie osiągniecie żadnego efektu nawilżenia. No i teraz powiecie: Anita, no to w takim razie po co stosować te wody? No bo wiadomo, one są w dosyć wysokich cenach, sprzedawane są w aptekach, można je kupić tak od 20 zł w górę, w zależności od pojemności i też od marki, więc po co tak naprawdę stosować te wody? Słuchajcie, woda termalna, tak na dobrą sprawę, może być bardzo fajnym uzupełnieniem Waszej pielęgnacji, właśnie ze względu na to, że posiada te pierwiastki i minerały, które fantastycznie wpływają na naszą skórę. Woda termalna jest też bardzo fajnym takim krokiem pielęgnacyjnym w momencie, kiedy Wasza skóra jest podrażniona, bo ze względu na pierwiastki, które zawiera i minerały, będzie tę wodę koić i regenerować, działać przeciwzapalnie i przeciwświądowo. Więc będzie ten efekt zmniejszenia tego zaczerwienienia skóry, takiego pieczenia skóry, być może swędzenia, więc woda termalna bardzo fajnie sprawdzi się właśnie na przykład po opalaniu latem, kiedy, no nie ukrywajmy, przesadziliśmy na przykład z opalaniem albo nie stosujemy filtrów. Uwaga, ja będę Wam zawsze przypominać, że filtry to jest obowiązek, bez względu na to, czy się kładziemy plackiem na plaży, czy też nie. Filtry stosujemy przez cały rok. Natomiast no może się zdarzyć, że coś tam się wydarzyło, słuchajcie, no i to już do tego, powiedzmy, poparzenia, zaczerwienienia. Woda termalna będzie Wam koić skórę. Ale woda termalna sprawdzi się również właśnie bardzo fajnie po zabiegach kosmetycznych, po zabiegach z medycyny estetycznej, po różnego rodzaju laserach, po dermapenie, po takich zabiegach mocnych, intensywnie złuszczających. To jest bardzo fajne uzupełnienie pielęgnacji. I też taka pewna ciekawostka, woda termalna bardzo fajnie sprawdza się w momencie, kiedy stosujecie na przykład maski giglingowe, które, jak wiemy, nie powinniśmy pozostawiać do wyschnięcia, żeby robiła się taka skorupa na twarzy. Wtedy można sobie spryskiwać twarz właśnie taką wodą, żeby ta maska nam nie wysychała, i dodajemy jeszcze sobie do tego, do całej tej maseczki glinkowej, która też zawiera różne pierwiastki, minerały, dodatkową dawkę tych dobroczynnych składników dla naszej skóry. I na zakończenie dzisiejszego filmu chciałabym wrócić jeszcze do jednej bardzo fajnej sprawy, a mianowicie wody termalne z filtrem. No bo skoro jesteśmy przy lecie, skoro jesteśmy przy omawianiu różnych sytuacji, które mogą się zdarzyć na przykład podczas naszych wakacji, no to warto tutaj również wspomnieć o wodach termalnych, które zawierają filtr. Jedną z takich wód termalnych, która jest dostępna na naszym rynku, jest mgiełka, właśnie woda od marki Uriage, która zawiera w składzie filtr 30. I tutaj, jak sobie zerkniecie sobie na skład tej wody, to zobaczycie, że oprócz wody termalnej, która jest bazą w tym produkcie, i oprócz substancji promieniochronnych, czyli tych filtrów, mamy również substancje pomocnicze, takie jak między innymi lotne silikony. To jest bardzo istotna sprawa w przypadku stosowania tego typu wody. Dlaczego? No właśnie. Bo skoro mamy substancje promieniochronne, które będą chroniły naszą skórę przed promieniowaniem, to skoro mamy też z drugiej strony wodę termalną, która, jak wiemy, w ogóle woda będzie odparowywała z naszej skóry, a chcemy, żeby tak, po pierwsze, substancje, które są wartościowe w tej wodzie, czyli te pierwiastki i minerały, pozostały na naszej skórze, i chcemy mieć tutaj jeszcze tą dodatkową ochronę, silikony, takie, które są emolientami i pozostaną przez chwilę na naszej skórze, bo mówimy tutaj o lotnych silikonach, czyli o takich silikonach, które pozostaną na naszej skórze w momencie spryskiwania twarzy na przykład, czy naszego ciała taką wodą, i tego czasu, żeby te pierwiastki, te filtry mogły na tej skórze pozostać, natomiast już po jakimś czasie odparują z naszej skóry. Więc to są takie silikony, których nie powinniśmy się obawiać, ale są właśnie wskazane do stosowania w przypadku wody termalnej, która zawiera między innymi filtr, czy takich różnych mgiełek, które stosujemy w postaci właśnie takich atomizerów. Bardzo są one wskazane. Także absolutnie nie obawiajcie się tego, jeśli zobaczycie w składzie wody termalnej z filtrem, czy takiej mgiełki z filtrem, lotne silikony, to pamiętajcie o tym, że to są silikony, które odparują z Waszej skóry, ale są one wskazane właśnie dla działania tych substancji aktywnych.
No to teraz podsumujmy sobie tak szybciutko to, co powiedziałam. Wody termalne? Tak. Jeśli szukacie takich preparatów, które będą koiły, łagodziły, odświeżały, które będą idealne w wakacje, które będą sprawdzały się fajnie po opalaniu, po różnego rodzaju zabiegach, które będą takim dodatkowym elementem waszej pielęgnacji, jak najbardziej tak. Wybierajcie dla siebie takie wody, które będą dla was komfortowe w użyciu. Czyli zwracajcie uwagę na to, że wody hipotoniczne należy osuszać, a wody izotoniczne mogą na tej skórze pozostać. Pamiętajcie też również o tym zjawisku nawilżenia, który możemy osiągnąć przez zastosowanie odpowiedniej wody i też odpowiednie kroki pielęgnacyjne. No i zwróćcie oczywiście uwagę na te mgiełki z filtrem, czyli te wody termalne z filtrem, które mogą być również bardzo fajnym uzupełnieniem w letniej pielęgnacji, na plaży, na wakacjach, ale również w takim stosowaniu dziennym. Oczywiście pamiętajcie o tym, że jest to produkt w sprayu i jest to taki produkt, który no na pewno nie będzie wam dawał takiej ochrony jak krem. Krem czy emulsja czy balsam, który musimy nałożyć w odpowiedniej ilości. Natomiast to jest bardzo fajne rozwiązanie w momencie, kiedy na przykład się przemieszczacie. Załóżmy, że rano nakładamy filtr, idziemy do biura, pracujemy przez kilka godzin, no i teraz musimy wrócić do naszego domu, przemieszczamy się komunikacją miejską, no i chcemy mieć jakąś dodatkową ochronę, bo wiadomo, że po tych kilku godzinach od rana, kiedy nałożyłyśmy filtry pod makijaż, on już po tych kilku godzinach przestał działać, już nas nie chroni. Więc nie chcemy zmywać makijażu, nie chcemy się bawić w dokładanie produktów makijażowych po wyjściu z pracy, ale chciałybyśmy mieć jakąś dodatkową ochronę. Więc na ten okres na przykład przemieszczania się z pracy do domu, taka mgiełka będzie dla was bardzo fajnym rozwiązaniem. Oczywiście to jest przykład, tak? Bo tych przykładów może być zdecydowanie więcej i osoby, które korzystają z tego typu preparatów, będą wiedziały co i jak. Ja wam dzisiaj daję taką propozycję. Mam nadzieję, że was trochę zaintrygowałam tym stosowaniem wód termalnych. Jestem bardzo ciekawa, czy wy je stosujecie. Po jakie wody sięgacie? Jakie używacie? Która z nich jest waszą ulubioną? Dajcie koniecznie znać w komentarzach, a ja się już z wami żegnam. Dziękuję za uwagę i widzimy się w następnej publikacji. Trzymajcie się ciepło. Pa!